Tak jak 100 lat temu były trudności. Jak były trudności w czasach chociażby jansenizmu, ale w historii było ich więcej. Później niecałe 100 lat, następne trudności, powstanie masonerii, później rewolucja francuska i konsekwencje tego do dzisiaj. A co dzisiaj? A jak jest dzisiaj? Myślę, że bardzo wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy, co jest dzisiaj. Dzisiaj żyjemy w niezwykle niebezpiecznych czasach. Dzisiaj jest wielka rewolucja. Wielka rewolucja. I ta rewolucja to jest rewolucja kulturowa. Chodzi o usunięcie Pana Boga z życia człowieka, z zainteresowań człowieka. Na miejsce Boga postawiony jest człowiek. Stawiają się niektórzy zwłaszcza. Ta rewolucja kulturowa, ona idzie od kilkudziesięciu lat szczególnie. Szczególnie. A nawet już niedługo będzie cały wiek. Ta rewolucja nie wzbudziła prawie żadnej reakcji narodów, społeczeństw. Była tak cicha, bez rozlewu krwi, bez jawnej konfrontacji, bez zamachu stanu czy przewrotu, bez demokratycznej dyskusji. Ukradkiem, w ramach pozornego szukania ugody, tak to nazwano, poparcia, rozwijania świadomości. Mówili o kampanii, o kampaniach uwrażliwiających, o tolerancji i tak dalej. Nie naruszyła ta rewolucja żadnych struktur, instytucji politycznych, uniwersytetów, rządów, kościoła. Fasada instytucjonalna stoi nadal, tylko ci obcy weszli do środka. Wróg jest już w domu. Zmiany mentalności, zmiany zachowań są już wewnątrz instytucji, wewnątrz człowieka. Pole walki znajduje się wewnątrz. Wykorzystano do tego wiele organizacji międzynarodowych, pozarządowych, o bardzo przyjaznych nazwach, z pięknymi atrapami, w pięknych dla człowieka opakowaniach. Ta rewolucja jest. Moglibyśmy o wielu przypadkach mówić, ja wam dzisiaj tylko powiem króciutko o jednej. Może już znane wam jest to słowo gender. Nie polskie słowo, gender. Akurat dostałem pismo w tych dniach z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Piszą o specjalnym sympozjum, które będzie akurat jutro na ten temat. I mówią, gender, kiedyś skrycie, a dzisiaj już całkiem otwarcie, walczy z ideą małżeństwa, rodziny złożonej matki i ojca oraz ich dzieci, z pojęciem płci biologicznej, uznając ją jedynie za twór kulturowy. Ideologii tej udało się osiągnąć bardzo wiele dzięki pozyskaniu licznych działaczy wśród znaczących osób, polityków, psychologów, prawników, artystów. W grudniu ubiegłego roku ojciec święty Benedykt XVI nazwał ideologię gender, zauważmy, zapamiętajmy, o wiele większym zagrożeniem niż komunizm.
Gdyż wtedy społeczeństwa i narody miały świadomość zagrożenia, dzisiaj w większości tej świadomości nie ma. To idzie bardzo delikatnie, w pięknych opakowaniach. Politycy, psycholodzy, prawnicy, artyści, media, telewizje, filmy, teatr, uniwersytety. Cel, jaki gender chce osiągnąć, to demontaż rodziny. Wiedzie poprzez uwiedzenie, zauważmy, seksualne dzieci i młodzieży. Wdrażanie programów deprawujących, uzależniających. Już na kilkunastu uczelniach w Polsce, wyższych uczelniach, uniwersytetach, kształcą się aktywiści ruchu gender, którzy już rozpoczynają akcje, zmasowane akcje w szkołach, w przedszkolach. Otrzymują podziękowania często z tych szkół, nie wiedząc, za co dziękują, dziękują ci dyrektorzy, nauczyciele. Nie kontrolują sytuacji. Deprawacja, czytam w tym piśmie Uniwersytetu kardynała Stefana Wyszyńskiego, oparta o manipulację działalność edukatorów seksualnych, jest możliwa, ponieważ większość rodziców, wychowawców, nauczycieli, a nawet katechetów nie słyszała o działalności pewnych organizacji. Jakie? Pontonu i innych grup tego typu, czy nie widziała używanych przez nich książek. Programy te wspiera Ministerstwo Edukacji Narodowej, te deprawujące programy, Ministerstwo Zdrowia. Wprowadzane przez edukatorów książki rzekome pomoce naukowe są obsceniczne, wulgarne, uderzają w godność dzieci oraz w uczucia religijne. Książki publikowane przez kontrowersyjne wydawnictwo Czarna Owca, Wielka Księga, nie będę nazywał tych słów teraz, bo nie wypada. Nie będę czytał tych tytułów. To wydawnictwo, książki tam publikowane są promowane i wykorzystywane przez młodzieżowych edukatorów seksualnych organizacji Ponton, Jaskółka, Nawigator, Falochron w ramach zajęć z dziećmi, z młodzieżą i ze studentami przeprowadzanych w szkołach, placówkach wychowawczych, na uczelniach, także katolickich, a nawet w salkach parafialnych. Bo księża ufają, przyjdą pięknie ubrani, pięknie powiedzą i ksiądz zaufał, a wpuścił tam szkodnika. Trzeba to widzieć, dlatego dzisiaj o tym mówię. Kochani, dalej, to wielkie niebezpieczeństwo w naszych czasach. Jest ich wiele, ale to jest chyba najgorsze, bo zaczyna się od dzieci. Dnia 22 kwietnia tego roku na konferencji z udziałem Ministerstwa Edukacji i Zdrowia były omawiane standardy edukacji seksualnej WHO. Zakładają one, że... Wybaczcie, powiem, bo nawet te dzieci bardzo wiele wiedzą. Zakładają one co? Za pieniądze katolików to się robi w Polsce. Za pieniądze katolików, bo ten rząd żyje z podatków każdego obywatela. Rząd to nie jest właściciel, a ojczyzna to nie jest prywatny folwark rządzących. Rząd ma służyć. Minister to po polsku sługa. Ma być wyczulony na to, co potrzeba ludziom, żeby zachowali godność,
żeby w godności się rozwijali. I otóż co? Czytam z tego pisma uniwersytetu celowo. Mam podkładkę. Czytam dnia 22 kwietnia z udziałem Ministerstwa Edukacji i Ministerstwa Zdrowia były omawiane standardy edukacji seksualnej WHO. Zakładają one, że słuchajcie dobrze, dzieci powinny być poddane edukacji seksualnej już przed 4. rokiem życia przez tych towarzyszy, tych skształconych na uniwersytetach. Gender. Dalej. Między 9. a 12. rokiem życia dziecko powinno nauczyć się skutecznie stosować, nie będę mówił, jak się te środki nazywają. W przyszłości, żeby umiały to wszystko stosować, też oraz powinno umieć to dziecko brać odpowiedzialność za bezpieczne i przyjemne doświadczenia seksualne. Dalej. Między 12 a 15 rokiem życia dziecko powinno potrafić samo zaopatrywać się w antykoncepcję. Dalej. Powyżej 15 roku życia można dziecku dodatkowo wpoić krytyczne podejście do norm kulturowych, religijnych w odniesieniu do ciąży, rodzicielstwa i tak dalej. Powiedziałem wam tylko troszeczkę o tych niebezpieczeństwach, o których Benedykt XVI powiedział, że są o wiele większym zagrożeniem niż komunizm. Żyjemy w takich czasach. Jesteśmy w Kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa. 100 lat tutaj ludzie walczyli o Boga w różnych czasach. Są i męczennicy. Pierwszy proboszcz wyniesiony na ołtarze. To byli ludzie. Czy dzisiaj nie ma takich ludzi? Są. Są. Tylko co? Tylko się nie dać. Tylko się nie dać. Nie jesteśmy sami. Co jest potrzebne? Myślę, że potrzeba dalej dawać świadectwo. Być odważnym. Nie bać się. Nie jestem sam. Kto z Bogiem, któż przeciwko nam? Trzeba dawać świadectwo, głosić miłość. Trzeba być odważnym. Nie wolno być koniunkturalnym. Właśnie w naszych czasach. Co jeszcze jest? Ostatni punkt. Co jeszcze jest tak bardzo chyba ważne, żebyśmy zauważyli? Zauważcie, te siły wchodzą w Kościół w pięknych szatkach. Wchodzą wśród nas. Wilki w owszych skórach. Uwiarygadniają się. Ba, bardzo chętnie staną zdjęcia, owszem, przy biskupie, a lepiej przy papieżu, przy kardynale. Ale tak długo są z nimi, dopóki Kościół im nie stanie na nagniotek. Co trzeba? Trzeba trzymać razem. My, katolicy, mamy trzymać razem. A więc nie dać się rozbić, nie iść na koniunkturalizm, nazywać sprawy po imieniu, nawet gdyby najwyżsi w rządzie mówili głupoty. Mało tego, my, katolicy, mamy trzymać razem. I Jezus na pewno wtedy zwycięży. Miłość, głosić miłość, być odważnym świadkiem tej miłości. To jest chyba zadanie na nasze czasy.